Formula One? Dobry wieczór. Bardzo dobry wieczór. Witamy Państwa po meczowej konferencji prasowej, gdzie zamienimy kolejność. Najpierw będzie trener Czerczesu. Trenerze, najpierw poproszę o ocenę tego spotkania. Ну, во-первых, с победой всех. Раз. Мы благодарны нашим болельщикам, которые на первую игру пришли на нас посмотреть. Pozdrawiam Państwa, gratuluję Państwu tego zwycięstwa. Dziękujemy bardzo kibicom, którzy przyszli ci na ten pierwszy mecz. Ну и теперь к игре. Думаю, что минут 25 первого тайма мы играли так, как планировали. В принципе, нам это все удалось. И два гола забили. Потом все-таки 2-0 и какая-то... Все-таки не концентрация, не концентрированные были. Поэтому Ягеллония начала чуть-чуть себя проявлять, что ли. Ну, в первый мы сделали подсказки, и второй тайм прошел полностью в нашем, то, что мы хотели. И случайно мы еще два забили. Pierwsze 25 minut zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Udało nam się strzelić dwie bramki. Później wydaje mi się, że troszeczkę brak koncentracji i Jagiellonia zaczęła troszeczkę grać więcej. W drugiej połowie porozmawialiśmy w przerwie, w drugiej połowie zaczęliśmy znowu grać. No i mecz się zakończył takim wynikiem, jakim się zakończył. Teraz prosimy o pytania. Proszę. Żomek Radiońska. Panie trenerze, ja bym chciał tylko, żeby pan krótko ocenił grę debiutantów w dzisiejszym meczu. Muszę ocenić grę i debiutantów z jednym. Jędrzejczyka debiutantów się. On uważa za debiutanta Jędrzejczyka dzisiaj. Dołuska, Hamalainena. No, wy że znajcie, że ja oddzielnych graków nie oceniam. Ja oceniam komandę. А отдельных игроков только в раздевалке. Мы выиграли 4-0. Это хороший результат. Каждый из игроков, который был на поле, внес свою лепту в эту победу. Это самое главное. Wiedzą Państwo, że ja nie oceniam poszczególnych zawodników, oceniam tylko drużynę. Poszczególnych zawodników indywidualnie oceniam, tę ocenę zostawiam dla szatni. Każdy z graczy wniósł dzisiaj miał swój udział w tym dzisiejszym zwycięstwie. Proszę. Dobry wieczór, Bartłomiej Kubiak, Liga Sport.pl. Tak, trenerze, chciałem zapytać trochę o trenera postawę, bo tak padały te gole dzisiaj w tym meczu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak trener niewzruszony, spokojnie na to wszystko spogląda, jakby się tego spodziewał. A jak już to się denerwował raczej na jakieś nieudane zagrania. Skąd ten spokój? Po prostu może spokojstwo, bo zabiewali większość dzieci go, aby spokojnie stajali. Odkąd takie spokojstwo, aby aż dali taką prezentację u mnie? Ну, у меня возникает вопрос. Ну, подскажите, пожалуйста, когда мы забиваем, что мне делать? Я это буду делать. Mam takie pojawia się takie pytanie u mnie w głowie. Proszę mi powiedzieć, co mam robić, kiedy strzelamy te bramki? Nie, może być policja, ребят. Вы как-то все время бежите впереди поезд. Как-то, ну, забили гол, дальше что? Ну, игра 90 минут длится. Ну, забили на 10-й минуте гол. Что теперь, закрыть ворота и уходить с поля, что ли? Все, игра идет, и надо концентрироваться на игре. А единственный раз я разозлился, потому что за Хама Лайнера не дали штрафной. У меня такое чувство, что мы все время на выезде играем, а не дома. Хоть... Или не было? Nie było strefu na Hamale. Tak, ładne, следующий вопрос. Co mamy robić? No, strzeliliśmy to... No ja uczę, będę tancować, uczyć, skakać, uczyć. Co-nibyś to nauczył? Wezmę uwzględnie pana sugestie, nie wiem, nauczę się może tańczyć. Co mieliśmy zrobić? W tej 10 minucie strzeliliśmy bramkę, chcieliśmy zamknąć swoją bramkę i zejść z boiska. No musimy się koncentrować. No, wasze życzenie za wasze pieniądze. Pańskie życzenie i za pańskie pieniądze. To nauka. Jedyny raz, kiedy się zdenerwowałem, to była sytuacja z Hamalainenem, kiedy powinniśmy dostać tam chyba rzut karny, tak? Nie dostaliśmy, wtedy się zdenerwowałem. W pierwszej połowie, w 37 minucie, kiedy do pressingu nie ruszył Tomasz Siodłowiec chyba, to też trener się zdenerwował. To był strzał z dystansu. I tam w 30 minucie, który tam
Я волновал. Так, следующий вопрос по игре. Про мои нервы не надо говорить, они крепкие, не переживайте. Я говорю, давайте про игру, про мои нервы не надо, потому что они крепкие. Не будем разговаривать о моих нервах, потому что они мощные и сильные. Поговорим о игре и прошу вопросы касающиеся игры. Прошу, мам, такие вопросы. Есть еще один, прошу. To jeszcze chciałbym, żeby pan w takim razie, jeżeli nie konkretnych piłkarzy, to ocenił sędziego, bo pana piłkarze mieli się do niego sporo zastrzeżeń w kilku sytuacjach. Nasza ocenka sami, bo tam to igreki lepiej, tam nisko grasy, mieli 5 języków. Nie, nie, no ja nie oceniwaju, ja reagirował. Moja reakcja pokazała, że ja z jakimito sytuacjami nie согласен, a oceniwają sędziu te ludzie, którzy ich naznaczają. Поэтому судья такой же человек, который мог увидеть и не увидеть, но эмоции один раз работали. Ja nie oceniam pracy sędziego od tego strony innej osoby. Oczywiście na boisku są emocje, ja reagowałem, nie zgadzałem się z niektórymi decyzjami, natomiast nie będę sędziego oceniał. No jeśli wszystko? To wszystko. I za kilka wszystko, to wszystkim waszym lubimym doma przywety. Nadzieję, że gra wam pomoże dzisiaj projawić swoje lepsze качества. Ciao. Wszystkim kochanym w domu proszę przekazać pozdrowienia. Witam od razu na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną przyjmuję troszkę gości, pan Michał Probierz, trenerze. Najpierw poproszę o ocenę tego spotkania. Pierwsze to nowi zawodnicy bardzo szybko się przekonali, jak wygląda Polska Liga i mecze sparingowe to jedno, a wejście na meczu na Legii pokazało od razu, że gdzieś tam pierwszy stres, drugi z samej takiej nerwowości wyprowadzania piłki i przegraliśmy 2-0. No, praktycznie sprezentowaliśmy Legii od początku, zrobiliśmy wszystko, żeby ich odbudować. Dla nas było to bardzo ciężko, musimy wrócić do grania kluczową, taką dla nas sytuacją, że Karol Matkiewicz nie wykorzystał sytuacji, którą Czerwych podgrywał i tu mogliśmy wrócić jeszcze do meczu, żeby później gdzieś tam próbować odrobić te straty. W drugiej połowie próbowaliśmy za wszelką cenę gdzieś tam zdobyć tą bramkę, ale straciliśmy trzecią bramkę tak samo w bardzo prosty sposób i w tym momencie wiadomo, że było, że jest po zawodach już Legia za doświadczonym zespołem i za dobrym, który nam pokazał po prostu jeszcze mankamenty, jakie mamy, nad czym musimy pracować i na dzisiaj no, po prostu jesteśmy słabsi i przegraliśmy to spotkanie ze służbami. Proszę o pytanie. To może tutaj pan najpierw odpowiada. Jerzy Kłakowski, Radio Białystok. Trenerze, tak obserwowałem pana z góry cały czas, jakby nie było panu tych emocji, takich jak zwykle, kiedy tracimy jedną bramkę, drugą. Czy to wynikało może z tego, że wiedział pan, że dziś na tej Legii z tą Legią nic nie ugramy, że po prostu szkoda nerwów. No po 20 minutach na kulę też pierwsze to może trochę inaczej, no, to trochę się zmienia, bo starszy już jestem na rok i wydaje mi się, że te emocje czasami jak tak z boku patrzyłem zawsze, to zawsze mówię, że czasami się człowiek zachowuje jak pajac, to nie zawsze jest odpowiednie. Ale jeżeli chodzi o samo, no po 20 minutach praktycznie no, sami przegrywaliśmy, oddaliśmy pole, to co powiedziałem, wcześniejsze bramki nieuznane, które były, tak, jeszcze były sytuacje i po prostu to wszystko, co my planowaliśmy, w jaki sposób chcieliśmy grać, co robiliśmy na obozie, od razu pokazało, że jednak ten stres, który towarzyszył tym zawodnikom, bo weszli tutaj, mimo że tam grali gdzieś tam w Brazylii Guti, który przy większej publiczności, a przyrok na Słowenii, gdzieś widać, że jednak ta nerwowość w nich była i na pewno ciężko się wchodzi do meczu w Legii, ale dostaliśmy lekcję pokory, a człowiek właśnie z takich lekcji musi wyciągnąć najwięcej, bo to jest istotne, że przeanalizujemy ten mecz na pewno i w piątek zrobimy wszystko, żeby po prostu wyglądał to, jeżeli chodzi o defensywną, zupełnie inny zespół, a w ofensywie jak się jest w meczu, to łatwiej zdobyć tę sytuację, a gdzieś tam my po prostu też nie wykorzystaliśmy tych swoich sytuacji, które mogliśmy jeszcze spróbować przynajmniej wrócić do grania. Proszę na mikrofon. Pewnie tylko, bo dwa razy w wypowiedzi zwrócił pan uwagę na nowych zawodników. Czy to oznacza, że to oni w największym stopniu
No, powiem, zawalili. No, w początkowej fazie no, nie ma co ukrywać, no też nie chcę z nich robić kozłów ofiarnych, bo gdzieś tam to jest to założenie, które mieliśmy, jeżeli chodzi o drugą linię, to też widać, że po prostu nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym pressingiem na początku, szczególnie się Legii, że nie tak mieliśmy grać, mieliśmy elementy przenosione grę, no nie zrobiliśmy tego, a ci zawodnicy po prostu gdzieś tam mieli współudział przy dwóch bramkach, no i to widać od razu, że później dopiero gdzieś tam weszli w mecz i zdecydowanie to łatwiej wyglądało, i już po drugiej bramce później był zdecydowanie różniącym zawodnikiem, już potrafił się dobrze zachować, ale za proste błędy popełnił. No tak, trzecią bramkę, jak się traci w taki sposób, no to jest trudno, to później w jakikolwiek sposób wróci do meczu. Marcin Szumczyk, jeszcze chciałem tylko zadać pytanie. Panie trenerze, czy poza tym pressingiem Legia czymś zaskoczyła Jagiellonię dzisiaj i co pan zrobi z tymi szpiegami, bo chyba nie zdali egzaminu sądząc po wyniku? No to zawsze, no Szetera to jest najlepsze, co ono zawsze wychodzi, to jest takie, to można dużo na ten temat mówić, no jak mielibyśmy podobne budżety, to moglibyśmy je realizować, no my mamy taki budżet, że tak jak to powiedział ten Czeczesu, on się w przedszkole nie bawi, a my się mimo wszystko bawimy, bo my tych piłkarzy szkolimy i widać, że dzisiaj po prostu tym przedszkolem mentalnie też przegraliśmy, bo to nie ma co ukrywać, no Karol Mackiewicz nie był też sobą, Przemek Frankowski nie był sobą i tutaj też graliśmy, a jeżeli chodzi o to, co pan mówi o pressing, no to wiedzieliśmy, że cały trenowaliśmy ostatni okres z tego, żeby wychodzić z tego odpowiednio, żeby to zrobić, ale wie pan, w teorii jest jedno, praktyka jest druga, a robimy wszystko i pracujemy najlepiej, jak potrafimy. Pewne rzeczy ja nie jestem też w stanie nagle zmienić i musimy to po prostu to wykorzystywać, czekają nas dalej ciężkie mecze, ale chcemy walczyć o to, chcemy robić wszystko, żeby to będzie. Proszę. Spokojnie, słychać. Proszę. Ja mam dwa pytania, bo dwa ostatnie mecze tutaj, gdy wygrywali przy Jagiellonii emocji, no to były wielkie emocje i ta Jagiellonia bardzo dobrze grała się, bo wygrała 3-1 rok temu, też na inaugurację rundy i później straciła gola w ostatniej sekundzie tak, z tego karnego. Dlaczego dzisiaj była taka różnica między jednym a drugim zespołem? I drugie pytanie, no, nawiązanie do poprzedniej konferencji prasowej, czy dzisiaj też jakieś problemy uspokojenie w tym 04 się zgadzą? Nie, no dzisiaj to bardziej, no, wydaje mi się, że to odpowiem najpierw na te drugie, że to trzeba przeanalizować po prostu, bo na gorąco, no teraz, no, jeżeli z ławki się czuje, że po 20 minutach gdzieś ci zawodnicy nie chcą grać w piłkę, że widać było, że po prostu ta presja, otoczka tego wszystkiego, jaka tutaj była, że złapali nas od razu za gardło i po prostu nas na początku już grubo podgryźli. I tu staliśmy się na to, że tamten zespół wyglądał zupełnie inaczej, to były zupełnie inne zespoły. No, nie można porównywać, jeżeli wielu tych zawodników gra dzisiaj, no, Pazdan, który gra w Legii, tak, Gajos, który gra w Lechu, a tych zawodników trzeba kształtować. No, nie ma co do twórców polskiej piłki, generalnie w piłce nie ma co do twórców. Jakby to było takie proste, to by się wprowadzały juniorów. Pokazały nam to mecze, które były w Turcji, że jak wprowadzaliśmy już juniorów, to przegrywaliśmy te mecze i to gdzieś tam też widać jako zespół, też w wielu tych momentach takie umiejętnościami przegraliśmy dzisiaj, to nie ma co ukrywać. Dziękujemy. A jeszcze jedno pytanie. Dobry wieczór. Może podamy drugi mikrofon. O, już działa. Maciek Stolarczyk z Onetu. Panie trenerze, czy pod tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, uważa pan, że Legia jest faworytem do zdobycia tytułu mistrzów Polski? Nie, bo po jednym meczu to bardzo trudno wyrokować i kiedyś taki sezon, to jest druga runda, ale to był taki sezon, że chyba Zagłębie Lubi w pierwszej kolejce wygrał 5-0, a później spadł z ligi, także to jest bardzo trudno po jednym spotkaniu. Dzisiaj trafili na zespół, który tak jak my podarowaliśmy w początkowej fazie meczu, po prostu daliśmy pole, daliśmy zdobyć z czterech bramek, trzy podarowaliśmy i to nie ma. Dzisiaj nie są się dla nas z Walentynki, a Święty Mikołaj po prostu przyjmuje to. To już chyba wszystko. Dziękujemy. Dobranoc.